Siemano, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie troszkę taki vlog, bo sobie tutaj idziemy moją miejscówką, gdzie zawsze jeżdżę do mojej wsi, tak można powiedzieć, gdzie się wychowałem. Idziemy sobie tą ulicą, zawsze sobie nią jadę, jak jedziemy właśnie do Łodzi czy gdzieś z ziomkami się zapakować w pociąg i na przykład sobie jedziemy, tak? Może bardziej będę ją trzymał właśnie do góry. Przepraszam, że nie było właśnie w weekend filmu, ale jak widzicie, jestem troszkę chory i też zapytałem się w karcie społeczności, czy też nie chcielibyście właśnie takiego vloga, co teraz właśnie go kręcę. Dużo osób było na tak, bodajże chyba tam 10, tam godzinę temu go właśnie wystawiłem. Także myślę, że będzie go się fajnie oglądało, bo w sumie dawno nie było vloga na kanale. Także sobie właśnie go nagramy. Jedna osoba zapytała się, co się stało z moim rowerem. Postaram się na to pytanie w sumie odpowiedzieć, bo to się zdarzyło w sumie w wakacje. Ja o tym w ogóle nie mówiłem. Ale tak. Zdarzyło to się w wakacje. Jeszcze sobie tutaj lampką świecę z telefonu. Taki flashbang był mały. Jadę sobie w wakacje i tak, wracam sobie już z ziomeczkiem jednym, po prostu już na pociąg wracam sobie i było takich dwóch ziomeczków, co też patrzyli sobie, coś majsterkowali właśnie przy rowerach łódzkich, to są takie do wypożyczenia, w Warszawie też są takie, no i krzyknęli dawaj rower. Ja im pokazałem faka, środkowy palec, no i się zaczęło. Zaczął być sprintem, co ja mu pokazałem faka. Ja przyspieszyłem, mojego ziomeczka przewrócił, wziął jego rower, o, siema piesek, wziął jego rower, no i stało się. Zaczął mnie gonić, ja też nie chciałem odjeżdżać jakoś zbytnio daleko, nie chciałem go zostawiać, bo to było dwóch w sumie w moim wieku, ale widzieli, że miałem kamerkę na kasku, no i nie chcieli też kozaczyć. Myśleli, że nagrywam, a jeszcze nie nagrywałem. Bo nie nagrywam takich rzeczy, ale mam serio już taką nauczkę, że trzeba nagrywać wszystko. Jakby nawet byłby wypadek, to masz nagrane, tak? Masz nagrane wszystko, pokazujesz policji, w sumie widać tak na białym. Biało na czarnym jest, tak? No i go zrzucili. Zaczął mnie gonić, ja zjechałem za takie barierki, coś do mnie gadał. Zjechałem, zaczął biec naprzeciwko jego kolega i ja go ominąłem, wyjechałem na ulicę i on z całej siły kopnął mi w obręcz. Nie mówiłem o tym, obręcz kosztowała przód i tył 1000 zł, była przeceniona z 2000, więc to nie są takie wydatki małe dla takiego, no w sumie mogę tak powiedzieć, dla takiego po prostu, który był w ogóle sprawcą całego zamieszania, kopnął mi w rower i powiedzieli: o, dziękuję, przepraszam, i poszli. Oddali rower koledze i jechała z naprzeciwka furgonetka policji, w sumie chyba tak mogę nazwać furgonetka, bo inaczej chyba tego nie mogę nazwać, tak jak na mecze jeździ, ale zimno nie mogę się wysłowić, na mecze jeździ. No i co? Jak zatrzymałem, tam chyba była ich zusemka. Ja ich zatrzymałem. No i zostało trzech właśnie z moim rowerem, wysiedli. Ja wsiadłem do nich, włączyli koguty. No znaczy górę. Boże, koguty. Włączyli górę i zaczęli ich gonić. Oni przybrali taką taktykę, że szli sobie przy chodniczku, jak normalny przechodzień. I że ich nie rozpoznam. Ja ich rozpoznałem, wysiedli, od razu zatrzymani. Dwójka, 15 lat, Boże, jeden 16, drugi 17, już jak potem dostałem na piśmie. I tak,
I właśnie sprawa w sądzie, całe zeznania złożyłem z moim kolegą. I w sumie tak sprawa się potoczyła. Jeszcze nie było chyba rozstrzygnięcia sprawy, ale ja tam w ogóle nie będę, bo to jest sąd dla nieletnich. Więc w sumie to nie jest taki prawdziwy sąd, jak wy myślicie. No i co? Gościu będę miał już na całe życie napisane w papierach, że chciał próba zatrzymania roweru. Miał próbę zatrzymania roweru. Znaczy w sumie, Boże, co ja gadam? Próba skradzenia roweru. Także tak. Drugi ziomeczek zabrał rower. Czy to jest kradzież, potem oddanie, ale chodzi o sam fakt. Także już tak się skończyło dobrze, bo ja tutaj przechodzę przez pasy, znaczy przez przejazd. Przejazdy są niebezpieczne strasznie. Trzeba się dobrze rozejrzeć, czy nic nie jedzie. Szczególnie w mojej okolicy strasznie dużo wypadków właśnie przez nieuwagę ludzi, którzy się zajmują tymi zaporami. I po prostu raz się zagadał gościu, wjechał ziomeczek. Ja sobie przejdę. Wjechał ziomeczek. No i co? Śmierć na miejscu. A jego córka będzie się pytała, gdzie jest tata, nie? Także tak. Kurde, pierwszy raz nagrywam vloga, tak się dziwnie czuję. Idę sobie z kamerką przed sobą, z latarką. No powiedzą, co za debil. No i co ja mogę więcej powiedzieć? Koło wycentrowane u pana, bardzo go pozdrawiam. Na pewno nie będzie mnie oglądał, bo to starszy pan. Ale polecę też, jak potem tam podejdziemy, to polecę pana, bo naprawdę super robi takie rzeczy. To 20 zł wycentrować koło. I było ono dosyć malutkie wycentrowanie. No bo jeździłem na tym rowerze. Nie było to zwyczajna ósemka, jak w moim skocie, którego miałem. Także w ogóle trzymam tą kamerę strasznie na dole, pod innym kątem. Także no co, stało się, a my widzimy się w sumie, jak już tam podejdę. Jak widzicie, jestem już w garażu. Sorry bardzo, że po prostu nie nagrałem z tamtego miejsca, ale pan się po prostu śpieszył do kościoła, więc nie chciałem już zawracać głowy. Jak widzicie, koło, no teraz wam tego nie pokażę, ale koło jest ładnie wycentrowane, polecam pana. No niestety linku w opisie nie mogę też dać, bo nie ma pan strony, ale myślę, że jakbym znowu był, ale bym nie chciał, oczywiście. O, tutaj jakaś rysa pierwsza po tym zajściu, w sumie, jak to można nazwać. Tutaj troszkę nie widzicie, ja teraz będę zasłaniał, ale troszkę mam wykrzywioną tarczę. I w sumie nie wiem, czy da się coś takiego zrobić, czy wyklepać. No w sumie dałoby radę młotkiem to wyciągnąć. Ale taka tarcza, to ja ją, nie wiem, za 30 zł, myślę, że taki GC2 bodajże, bo to jest chyba GC2 Avid. No to myślę, że tak 30 zł jedna, nawet 15, tak myślę. No bo więcej takie właśnie, takie tarcze to tyle nie chodzą. No co, no zapłaciłem 20 zł, także bardzo mało za wycentrowanie koła. No i co? Może zostawię po prostu tą tarczę i się tłoczki wyrobią, no i w tym hamulcu hydraulicznym. I może wtedy nie będzie już szurać tak, no bo słychać. No. A, jeszcze jedna osoba się mnie pytała, jak zainstalować sobie kamerkę właśnie w takim kasku enduro. To zamontuj sobie ją pod daszek po prostu. Pod daszek, jak masz go GoPro, nie wiem, jak z innymi kamerkami, to obraz ci się automatycznie odwróci, jak ona będzie do góry nogami. No ale co, to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i chyba do następnego edita.